Okej, lecę dalej z tym koksem. Zróbmy tą misję. Aha, to jest ta, której ostatnio się przestraszyłem. Ale troszeczkę sobie na nią patrzyłem i według mnie ona nie jest taka zła. W ogóle te łamigłówki z grup są całkiem ciekawe, bo można tutaj właśnie łączyć w grupy różne obiekty i później jakby zmieniać właściwości grupy tych obiektów. Ale co teraz chcę? Teraz chcę. Dobra, musimy zrobić teraz box i z grup na przykład. Box is group i później mogę wtedy. I teraz group is you i będę sterował boxa. Tak. To jest jedna rzecz. A jest fajna ta muzyczka. Box is group. Tu jest me. Me to jest ten na zewnątrz, nie? A nie, nie, tak nie mogę zrobić. Dobra. To teraz baba is group. I zrobię. Okej. Tak, muszę tą babę przenieść tu. I teraz... Me is group. Ach, nie chciałem. Me is group, tak? I teraz steruję mi i to mi idzie tu, i tu, i tu, i tu. I teraz ice is melt. Więc muszę teraz babę zrobić, żeby była hot. Czyli robię group is hot. Hot is group. A nie, nie, poczekaj. A właśnie. Tak nie mogę. A! To niestety muszę tą babę jeszcze wyjąć. No muszę to zrobić, coś takiego. O! I teraz... Mogę ustawić baba i z grup. Dobrze, dobrze było. Dobra, mi z grup. O tak, teraz idziemy w dół, w dół, w dół. Mi idzie tu i tu i tu. Dobra, i teraz muszę ustawić grup i schod. Tak jest. No nie było tak źle. Co tu dalej? Ale ogólnie... Nie, na razie tego nie będę robił. Chcę jednak ruszyć te... plansze, gdzie już zostało mało do leveli do skończenia. Chcę jakoś zamykać. Chcę więcej tych kwiatuszków ułożyć. Czyli skompletowana mapa. Co tutaj możemy? No, zrobimy to. Tak, trochę też się nad tym zastanawiałem i nie rozwiązałem tego, ale doszedłem do pewnego miejsca, gdzie już widzę, że jest z górki. No właśnie, tutaj baby wybuchły.
jedna baba wybucha, dlatego że all is shut, a rock is open, i dlatego rock wybuchła, bo skoro all is shut, a rock był na babie, a baba też jest all, więc wybuchła dlatego. Dobra, tu jest pierwszym krokiem zrobienie życie ist, coś. Użycie has. Cholera, nie wiem, czy już to spierdzieliłem. Chyba nie. Teraz będę mógł to na górę przesuwać, bo chcę użyć all has baba i wtedy ona nigdy nie będzie ginęła, będzie się odnawiała za każdym razem. A, to muszę poprzesuwać. Dobra. Mam ustawione all has baba i baba is you, i to jest dobre. I teraz to, co muszę jeszcze ustawić, to baba is open, tak? Chyba. I wtedy ona będzie się rozwalała o ścianę i będzie rozwalała ścianę, dlatego że all is shut, a ja będę open, i to będzie powodowało, że bo obiekty, które są shut, w kolizji z obiektem, które są open, to obiekty shut wybuchają. I wtedy ściana będzie wybuchać, bo ściana jest all is shut. No właśnie, a ponieważ all has baba, to ja pomimo tego, że wybucham, to i tak się odnawiam w nowej babie. Dobra, to już mam. To już wiadomo, że... Baba on rock, i teraz muszę stworzyć rock. Nie wiem, czy się teraz da już. O kurde. Chyba się nie da, ale... No, chyba się nie da. Nie da się, no. Oj! Oj, chyba jest dobrze teraz. Nie wyjmę tego, nie? Chyba spieprzyłem, dobra. Cofam to. Nie można za dużo tych bab namorzyć, nie? No, tak chyba będzie dobrze. To jest źle. O, tak jest dobrze. O, jest super teraz. Przestało, nie? Teraz chcę ustawić baba is weak, chyba. Tylko co to by miało dać? Że utworzę sobie chyba... Rock is open, czyli muszę
Dobra. To coś takiego. Dobrze, wysuńmy to. Baba is... Coś takiego, wysunąć. Aha, bo Baba is you, nie mogę, nie mogę. Okej. Okay. Jakbyśmy zrobili Baba is weak. Olcha z Baba, tak? Czyli rock is open. Wtedy... Albo Baba is open. A rock is weak. Spróbujmy. Ale tu roka nie ma, więc to chyba nie tak. A, bo to trzeba stworzyć all is rock, all has rock. Dobra, a czy to się już da tak włożyć? To, o to jest pytanie. Chyba się da. Zrobić coś takiego. All has rock. I teraz Baba is weak. Tak, i wtedy Baba się zamieni w rock, nie? O właśnie, tylko teraz dlaczego rok się teraz popycha? Bo rok jest push, a właśnie. Tylko co teraz zrobić, żeby nie był push? Czyżby on... A, mogę zrobić rok is you. No jasne, a ponieważ rok is... Rok is you. Dobra, i teraz wejść na Babę. No jasne, Babon Rock is win. Nie, dobra, zrobiłem to, fajnie. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Okej. Okay. Jaki tu jest teraz plan? Tu się teleportuje. Okej. Okay. I jedno jest pewne. Trzeba jakoś ten napis, ponieważ ja nie, text is float, ja nie przesuwam tego tekstu niestety. Trzeba jakoś tą regułę text is not push, a nie, nie, że to text is float, nie, nie, że text is float, text is not push. I ta reguła powoduje, że ja przeschodzę przez ten tekst. Jakby mi się udało rozwalić ten tekst, to ta reguła już zostanie zlikwidowana. I jedyną szansę na zlikwidowanie, jak widzę, to jest użycie teleportu. Problem polega na tym, że ten teleport nie da się przesuwać, ale pewnie uda mi się skałę na tym nasunąć i spróbować zamienić, żeby skała miała właściwość teleport. I ja tu widzę, że to się da zrobić, bo wystarczy, że wrzucę teraz... Rock is world. To ja mogę wrzucić tą skałę tu. O właśnie. Tak. I co, i teraz będę mógł pewnie tekst przesuwać, nie? Nie. Aha.
A jak z pacjentem... Tak, chodzi o to, że będę mógł co drugi krok tylko przesuwać klocki, bo to się co drugi krok teleportuje i co drugi krok niszczy tą regułę, a co drugi krok ją naprawia jakby. Dlatego to jest taki myk. O, dobra, to jest proste w takim razie, bo wystarczy teraz win. Raz. Nie, spacja, tak, spacja, tak, spacja, tak, spacja, tak. Spacja prawo, spacja prawo, spacja prawo, spacja prawo. Dobra. Spacja góra, spacja góra, spacja góra, spacja góra. Spacja lewo. I najechać na rok. Tak jest, fajnie. Co tu jest? Nad tym myślałem i nie widzę rozwiązania. A, tutaj. Tu wydaje mi się, że wiem, jak to zrobić. Rocky Sword. Rocky Sword. A nie. Nie. Chyba Rocky Spush. Tak jest. I teraz mogę rok... A, już pamiętam. Teraz rok pewnie tu. I dzięki temu tą regułę będę mógł poziomo, a wtedy będę mógł którą użyć Water i Spush. Tak. A, mogę ustawić Rocky Sword. Pięknie. I teraz... Water is push. I to chyba powoduje, że... A nie. A. I teraz, ponieważ Rock is Word, to tutaj są ustawiona reguła Rock is push i Water is push. I teraz to mogę wepchnąć. Dobra. I tu też mogę wepchnąć. Nie, bo Water is push, więc tak. Właśnie. A teraz znowu przesunąć. Aha, i tu jeszcze był taki myk. Water is push, tak, to muszę wrzucić, tak, teraz zlikwidować regułę. I ponieważ water teraz nie ma właściwości push, to skała się nasunie na water, a ponieważ water is sink, to skała zostanie zlikwidowana. Przez to skała straci właściwość push i będę mógł przejść do księżyca. No i mogę spokojnie tam przejść przy tym. Fajnie działa. Działa. Co tu jeszcze? Nie, tego to nie kumam. No, dużo tych leveli tutaj troszeczkę sobie rozkminiałem. Tego też nie kumam. No pozostają takie blokery jak w poprzednich. Dobra, to sobie już podaruję. Zostały w sumie 3 blokery. Może tu jeszcze będą jakieś dodatkowe levele się odkryją, ale ogólnie też już jest na wykończeniu. Tutaj chyba jeden bloker. Tak, jeden bloker. Tu może coś zrobimy. No, spróbujmy. Dobra, to też chyba wiem. Znaczy ten początek jest prosty, już wcześniej to próbowałem zrobić. To znaczy trzeba wsunąć tą rakietę tu. I teraz, robiąc regułę empty is you. Aha. A nie. A nie, od dołu to trzeba wsunąć. O, coś takiego chyba. I teraz mogę wszystko przesuwać, dlatego że empty steruje pustymi przestrzeniami, ale one mają... Aha! Właśnie się zastanawiam, dlaczego w tej chwili empty popycha przedmioty, skoro nie ma ustawionej spusz. Ale skoro popycha... A nie! A właśnie... A nie mogę tak. O! I teraz flag i win się przykleiło, a ponieważ
pusta przestrzeń przesuwa, to pomiędzy is a win nie ma pustej przestrzeni, więc ten win już zostanie. Jak pójdę w drugą stronę, to już zostanie. Czyli to jest taki efekt przyklejenia. Dobra, ale co dalej? Co dalej? A, już się przykleiło, to już tak nie. No, to się przykleja, to jest najgorsze. A. Dobra, chyba zrypałem. Tu chyba trzeba mieć... ustawione i spuść. No dobra, empty. A dobra, to chyba trzeba zrobić coś takiego. Nie, to jest dobre akurat. Dobra, i trzeba coś takiego zrobić, tak. O, i teraz... A, rakiety nie przesunęły. I dopiero teraz. No dobra, robimy to samo. O, przykleił się win, cholera. Dobra, mamy to. Babę tu wsunąć i trzeba zlikwidować regułę push, ale tak, żeby o, aha, aha, nie, to już nic z tym nie da zrobić, no, bo już się nie odklei, ale wiem, że to jakoś jest. To jest rozwiązanie, tylko... Aha, bo się przykleiło. Dobra, steruję babą i ten... O, takie coś, no. Fajna, fajna misja. Taka dziwna trochę. Co tu dalej? Nie. Tu co dalej? To wiem. Zrobiłem to. Dosyć dawno, więc trochę już nie pamiętam. Ale w skrócie chodzi o to, że trzeba wykorzystać właściwość pull i wtedy wsunąć tu klocki i wyciągnąć ten do tyłu. A nie, tak kombinowałem na początku. Znaczy kombinowałem z czymś takim. Tak, kombinowałem z czymś takim, żeby zrobić coś takiego. Coś takiego. Teraz spokojnie to mogę wsuwać, ale problem polega na tym, że tych klocków łącznie jest 6 i on nie ma szans tego win dotknąć, bo gdyby on go dotknął, to później mógłbym wyciągać ten win, tak, ale ogólnie, znaczy, no, tak się nie da tego zrobić, ale wpadłem na inny pomysł. Wpadłem na pomysł, że mamy właściwość empty i jeśli to postawię empty is pull, stanę tutaj, to jak będę się tak poruszał, to będę wyciągał win, dlatego że empty ma właściwość pull, więc jak pójdę w tą stronę, to pusta przestrzeń pociągnie win. Jak wrócę, to ona nie wepnie tej, bo empty nie jest push,
Więc to będzie taki efekt, że jak będę tak robił, to ten limit będzie wychodził. Tak, to wszystko by było dobre. Problem polega na tym, że jak ustawię empty i spool, to już się nie mogę ruszyć. Tak, już się nie mogę ruszyć w żadnym kierunku. I właśnie kluczowy jest tutaj ten lód, bo lód ma właściwość istrzania. No to chyba nie o to chodzi. Nie, no chodzi o to, że jeżeli będę się poruszał po lodzie, to empty i spool nie będzie działało w moim przypadku. Nie będzie mnie blokowało. Czyli jak zrobię empty i spool, na przykład coś takiego zrobię, to po tym lodzie mogę się poruszać. Tak, mogę. Jak zrobię tak, to tu się mogę w tym rejonie poruszać, ale jak wyjdę już poza, a nawet nie mogę wyjść poza, no bo nie mogę przesuwać, pusznąć empty. Tylko mogę ją pulnąć, więc ja ją tam pociągam, z tego nie widać oczywiście. Więc doszedłem do ostatecznego wniosku. Trzeba ten lód ułożyć tutaj pod tymi obiektami UFO i wtedy tam będę mógł robić ten ruch góra-dół. I to było rozwiązanie tej zagadki. Tak jest. A teraz to robię. Dobra, pierwsze co, to muszę ustawić ice i spool, żeby ten ice przenieść tam. Ale to też trzeba zrobić w pewien sposób. O, weźmy sobie tak. I teraz tak. I jeszcze tak. Tak, i tu już mamy taki teren, po którym będę mógł spokojnie... O nie. To sobie jeszcze przesunę, ale to chyba nie... Oj, to nie jest dobre. I to jeszcze trzeba, tak? Dobra, i teraz trzeba zrobić empty is. Bo jeszcze musi być tak i spól, żeby wind się pociągnęło, tak, cofamy to. Więc zrobimy tekst i spól i równocześnie to, nie? Tak jest. No bo co z tego, że moje empty ma właściwość pól, jak napis nie ma właściwości pól i on się nie będzie pociągał. Aha. A, bo muszę jeszcze te UFA tak zrobić, żeby... A dlaczego UFA stanęły? A, bo empty nabrało właściwości pull i przez to one były blokowane. Czyli to muszę teraz... O, coś takiego. Tak. O, właśnie. Dobre to jest. Ciężko było na to wpaść, bo to jest sobie trudno wyobrazić, nie? Empty z pull i on pociągnie klocek. Magia, nie? Ale taka jest ta gra. Okej, okay. Tu nie narobić lipy, to na przykład możemy zrobić ice i swim, nie? Tak jest, zrobiłem to. Area clear. Spoko ogólnie. 8 kwiatuszek, spoko. Co dalej? Nie wiem tego. 13.
coś przypomina, mam déjà vu. Ale nie wiem, które to było. O, to jest ciekawy level. Też chyba robiłem go, ale już dawno. Tu... A właśnie, on spada. Więc tu trzeba utworzyć kekę i spusz. Bo który spada? Kekę i sfol, czyli kekę spada, czyli ten pomarańczowy spada. Więc jak zrobię kekę i spusz, to powinienem go przepchnąć. O tak. Tak, to mnie będą w obydwu skierowani, tak? A, i teraz muszę zrobić, bo tak, kekę, jak zrobię obydwu obiektom, i kekę, i mi, zrobię, że jest move, to ponieważ, co z tego, że on ma fall, jak on zawsze będzie stał na mi, że obydwaj będą się poruszać w tym samym kierunku, więc jakby ten mi będzie zawsze podporą dla kekę i dlatego kekę nigdzie nie spadnie. Tak, to o to chodzi. A, teraz spadł. Dobra, nie mogę tak zrobić. Kekę i spusz i wtedy nie spada. Ale mi i spusz musi być zawsze ułożona, żeby on nie spadł. A, takie buty. Takie buty. Ale... Mi, end. A, tu jest end wykorzystany. Fuck. Ale możemy zrobić coś takiego. I wykorzystać end. Potrzebujemy drugiego Aha. Jak to ułożyć? No właśnie. Zrobimy tak, to możemy ten is zjeść. A teraz jak zrobimy move, to powinno być wszystko. Aha. Aha, taki jest myk. Czyli to musimy jakoś zrobić równocześnie, nie? A, bo zrobić trzeba tak, on spadnie, cholera. Dobra, a jak zrobimy coś takiego, to powinno być dobrze. Dobra. Okej, oni teraz będą się poruszać. Fuck. Nie róbcie tego, kurde. Yes. Ach. Dobra, jeszcze raz. Dobra, w takim razie. Ach, kurde, to jest fredne, nie? Dobra.
Keke and me stwórz. Wtedy będę mógł przesunąć. O coś takiego. Teraz jak to wstawię tutaj. Dobra, obydwaj są skierowani w tym kierunku. Dobra. Jak najbardziej. To jak to zlikwiduje, to... O nie, spada, dobra, czyli to będzie me and cake is move. Dobra, i teraz. Tak. Tak, o i teraz Keke spadnie na dół i pójdzie i mi, bo cały problem polega na tym, że ja tu nie mogę tak zrobić, bo zablokuję się, już nie przejdę dalej. Jak zrobię tak, to już nie ma jak tu przejść, nie? Więc ja to cofnę i właśnie po to jest to właśnie to, tak, taka kombinacja, żeby ten Keke mi to przepchnął. I teraz co wystarczy zrobić? Mi tylko Keke niech robi i smów, to wtedy on spadnie. Tak. O właśnie, o to chodziło. I teraz tak. Uff, fajna misja, ale dosyć było trudno. Teraz ta misja. I też chyba wiem, jak to zrobić. Tak. Dość dużo czarowałem, szczerze mówiąc, dużo czarowałem. Na początku kombinowałem, że tu muszę jakoś pójść. Znaczy, tu akurat muszę pójść, ale kombinowałem, że trzeba tą rakietę jakoś przepchnąć przez tą wodę i ten napis też, i tu jakieś schodki zrobić, żeby to przeszło. A to tak się nie da. Tak się nie da, nawet nie próbuję. Trzeba to zrobić tak, że... A, to teraz zrobić rok i spójrz. Teraz, ponieważ Keke is fallen, push może tu przyjść, ale nie mogę zrobić dalej, bo on spada, nie? I to jest przegrane. Okej, teraz mogę zrobić coś takiego chyba. Teraz mogę przenieść go na taki poziom. Aha. Jak to było teraz, no bo zrobię tak. Aha, bo teraz muszę zamienić, że UFO jest push, wtedy, ale dobra, wtedy rakiety nie przepchną. No dobra, ale endem mogę, nie? Tylko, że ja będę potrzebował ten tutaj, bo to jest, trzeba włożyć end open i wtedy. No dobra, a jakbyśmy to. Dobra, jest koncepcja, cofniemy, o dobra. Jakbyśmy to jeszcze wyżej przepchnęli, tutaj weźmy tak może, tak. O, i to jest to. Bo teraz możemy UFO i spuść i teraz spokojnie go możemy zrzucić. Odzyskujemy i tak jest. Co tu jeszcze? Dobra, na razie sobie podarujemy. Jednostka. Zobaczmy coś jeszcze innego może. A, to jest chyba ten level. To jest ten level, co ja się tak męczyłem i w sumie nie wiem. No bo tu problem polega na tym, że w tym lustrzanym, podobnym, znaczy może nie lustrzanym, ale podobnym levelu ogólnie dało się utworzyć reguły rock
i spójrz, i tekst spójrz. I to było łatwiejsze. W tym przypadku się nie da. Albo nie log i spójrz, i keke i spójrz. I wtedy dało się dwa obiekty przesunąć, nie? Dobra, ale tu ogólnie school on keke and rock is swing. Okej, okay, czyli school on keke. Czyli tu muszę... Mamy kekę, tak jest. I teraz... Dobra, to teraz sprawa jest prosta. Obydwa obiekty trzeba przenieść na czaszkę. I ją... Tak. I teraz kekę przenieść trzeba na czaszkę. Tak, zlikwidowaliśmy, to powoduje, że już możemy przejść. A, i wsunąć też... A, tylko problem polega na tym, to jest główny problem, że nie mogę zrobić... Aha, już teraz nie pójdę. Bo już nic z tym nie zrobię. Nie mogę takiego osiągnąć efektu, że i równocześnie i skała i keke mają właściwość push. A jak już przejdę przez to, to już nie wrócę, nie? Więc nie da się tak, że najpierw jedno wsunę, a później drugie. Trzeba to zrobić równocześnie. Cofam. I teraz w takim razie, co ja tu jeszcze mogę? Mógłbym spróbować ustawić rok i skekę i wtedy miałbym dwa ke razy keke i to by powodowało, że mam dwa obiekty i wtedy... A, i wtedy rok i skekę i keke jest push później i by było za... Sprawa załatwiona, tak? Czyli keke jest push i już. Zastanawiam się, czy teraz keke się nie zamieniło w jedno. Są dwa keke, tak mi się coś wydaje. A, no właśnie. To samo ze skałą jest. Dobra, a da się zamienić rok i tekst? I wtedy... A, i tekst się przesuwa jak najbardziej. Okej, okay, i teraz keke i spójrz. Chyba
chyba zrobiłem. Ale też kminiłem to i... Co tutaj? Co tutaj? Pilar i spuszcz, czyli mogę teraz przesuwać pilar, tak? Dobra. Rock on pilar i spuszcz. No dobra, mamy skałę też, której nie możemy przesuwać, ale możemy. Pilar i stack. Z moich obliczeń wynika, że trochę brakuje tych. No, jednego brakuje. O co tu chodziło? No to na pewno, bo to jest zbyt oczywiste, a w tej grze nie ma oczywistych rozwiązań. Znaczy na początku może były. No a tu chyba chodziło o to, że... Ja mogę zlikwidować właściwość Water is Sink poprzez dodanie Rock on Water is Sink i wtedy tak naprawdę tylko wtedy pole ma właściwość Sink, kiedy skała leży na wodzie. Czyli Water, sama pojedyncza woda traci właściwość Sink i wtedy będę mógł przejść. Tak, dobra, cofnę to do tego momentu. Kluczowe jest chyba tu jakoś rozwalić to. Dobra. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie da się tego zrobić.
A, jasne. Jak po tej stronie to ułożę, rok i spórz, to będę mógł to zrobić. Jasne, że tak. No, nie jestem pewien, ale tu chyba tkwi, tylko... Nie, dobra, cofam to. I teraz jeszcze to też, bo to się da zrobić, tylko muszę to przemyśleć. Dobra, cofam jeszcze. Dobra. Rok i spórz. A, już chyba mam pomysł. Trzeba... Okej, chyba mam pomysł. Trzeba zrobić coś takiego. I teraz likwidować... A, i przepchnąć na drugą stronę. Tak jest. Da się? Da się. Muszę uważać. Nie, nie, nie. Ale trzeba uważać. Kolejność wciskania też jest ważna. Czyli najpierw rok. Tak, i teraz będę mógł wsunąć tu. Nie, 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 cofnij. Tu rok, a tu wciśnij. O, uważaj, uważaj. Tu tak, i tu on. I teraz przechodzę. No, wreszcie, dobra. Niby proste, niby nieproste. Nie wiem, jak to... Co dalej? Tego nie zrobię. Co tu jest? Tego też nie. Co dalej? Okej, to też chyba wiem, jak zrobić. Tu trzeba klucze. Aha, trzeba wziąć ten pas przesuwający, ustawić tu. Okej. Okay. Keke make. I teraz... Dlaczego keke nie mogę teraz przesunąć, bo... tego potrzebuję, ale załóżmy, że 4 sztuki. Teraz kij i spórz.
belt i shift and stop. Nie, na razie belt i push. O kurde. Jak jest... Nie, dobra, to się chyba jakoś da zrobić. Dobra, i teraz musimy to odsunąć. Tak. Odzyskajmy izb. O, i chyba już jest po wszystkim. Nie jest po wszystkim, bo możemy zrobić rękę i spusz. Okej, dobra. I teraz musimy odzyskać te keke make key. I wtedy tak, ja będę zabierał po drugiej stronie każdy z kluczy, a keke wyprodukuje kolejny i wsunie, ponieważ stoi na pasie przesuwający. Czyli keke make key. Nie! Co jest? A, bo jeszcze end open, dobra. Key is open. So. Key is push and open. O, i to jest takie coś, tak jest. Tylko to muszę zbliżyć. Tak, żeby utworzyć regułę keke make key i key is push and open. Tak, i teraz on... Te klucze blokują, więc on jakby nie produkuje. Teraz tak. I dlatego wsunąć jeszcze 4. O, i teraz. Pięknie. Dobra, zrobiłem to. Jeszcze coś. O, i to jest fajny level. Ogólnie wiem, jak to zrobić, ale... To jest chyba najśmieszniejszy level, jaki do tej pory widziałem, chociaż widziałem wiele cudów. Ale ogólnie rzecz biorąc, tu każdy krok jest ważny. Na przykład jak zrobię tak, po prostu te gnoje keke do mnie się zbliżają i one mnie zabiją. Natomiast trawa też mnie zabija, czyli jak ja stonę w miejscu teraz, to ja ginę, bo nie mogę stać na trawie. A ponieważ keke make grass, to on jakby na każdym polu, w którym ona jest, ona tworzy trawę, która zabija ją w następnym kroku, więc... od razu wiadomo, że keke musi się non-stop poruszać i nie może już być na tym samym polu drugi raz, na którym była. I tutaj na różne sposoby kombinowałem. Ten pierwszy jakby etap w sumie szybko znalazłem, bo trzeba zrobić tak. Tak. Ponieważ nie mogę zlikwidować tej reguły po lewej, flag on rock is me. To musi zostać, bo jak to się rozwali, to już jest po misji, nic z tym się nie zrobi. A ponieważ te keke ciągle lecą do przodu, to ja muszę jak najszybciej spowodować, że to się nie rozwali. W tym momencie jak zostawię, oj, tak, no dobra, tak to nie mogę, ale w tym momencie jak sobie będę tak chodził, to oni mi rozwalą te reguły. I już jest po flag on rock, rozerwane z ismi i koniec, nie? I to już nic się z tym nie zrobi. Więc to jest pierwsze zadanie, żeby zabezpieczyć się przed tym. A jednocześnie, żeby się nie zagrodzić, bo teraz już jestem tutaj zagrodzony, już nie mogę, już nie wyjdę stąd, nie? Bo te keke, które zostawiają te kratki, i te kratki też mnie zabijają. Zabija mnie trawa, zabijają mnie kratki. I ogólnie, więc trzeba zrobić coś takiego. Tak. Do góry o 2. I teraz tak. No. Śmieszne. I teraz druga zagwozdka. Kombinowałem na różne sposoby. No bo teraz jak wcisnę, to spoko. No ogólnie tutaj. Bo jest warunek rock on me is win. No i spoko. Rock on me is win. Tylko problem polega na tym, że ja na to nie mogę wejść, bo rock is push. Więc jak ja mam to zrobić, skoro ja już nie mam drogi odwrotu? Jak ja mam zlikwidować teraz rock is push? Nie zlikwiduję, no bo się cofam i zginę.
ale zrozumiałem, no, od czego są ci keke latające w lewo i prawo. To oni mają to zrobić. No, więc cofam to. Ale jak wpadłem na to, to się naprawdę ześmiałem, bo ja już to naprawdę myślałem, że to jest, że po prostu autorzy popełnili jakiś błąd, że tu nie ma, no bo teoretycznie level jest prosty, tu po prostu za dużo kombinacji nie ma. No, trzeba zrobić coś takiego i to też nie jest takie proste, bo trzeba tak manipulować, żeby w miarę dobrze odczekać na ten moment, kiedy... Już chyba zrypałem, tak. Trzeba tak, coś takiego odczekać, żeby wyczuć dobry moment na wsunięcie tego roku z push. O, jeszcze źle. Możemy zrobić tak. O. I teraz już wiem, że jak oni zrobią zwrot w tył, to już mi rozwalą tą osłonę, więc jest spoko, więc... Oj, nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, ale chyba nie. Dobra, idę tak. I teraz czekam. Czekam, aż mi rozwalą regułę. Rozwali regułę, nachodzę i... O, dobra, misyjka wady jest świetna. Dobra, co dalej? Dobra. Chyba na tym kończę, godzina minęła.